Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku ponownie wracamy do przeszłości i otworzymy sobie tego oto starter packa z kolekcji Panini FIFA 365 2019. Wersja polska, album kosztował 49,90. W środku mieliśmy album kolekcjonera z przewodnikiem, 6 saszetek i 3 karty z limitowanej edycji. Na opakowaniu mamy lewego Messiego, De Bruyne, Ronaldo i Sergio Ramosa. Sam jestem ciekaw, jakie limitki uda się trafić. No i mamy Lecha, Barcelonę i Napoli. Jeżeli chodzi o Lecha, to jest Pedro Tiba z Barcelony, Messi i z Neapolu Dries Mertens. Z tego co pamiętam, to Lech nie miał tutaj drużyn, tylko były same limitki. Tutaj mamy książeczkę i przypomnimy sobie, jak to wyglądało w tej edycji. Były karty bazowe, 192 sztuki. Następnie 16 kart logo. 32 karty fans favorite. Po dwie karty na klub. 27 kart impact signing. 21 kart milestones, 9 goalstopperów, no właśnie Buffon i Szczęsny to były te najrzadsze. Tutaj mamy 9 kart defensive rock, Umtiti tutaj był najrzadszy. Dalej 9 key playerów. 9 game changerów, w tym był Robert Lewandowski. 3 karty defensive wall. 3 karty midfield engines. 3 karty attacking trio. Następnie 9 kart club and country multiple. 6 Top Masterów, dwie legendy i karta Invincible. Następnie 45 kart Gold. To byli zawodnicy z Mistrzostw Świata Herosi. Heroes. No i tu mamy drużyny, jakie występowały w tej edycji. Manchester City, 13 kart specjalnych, Atletico 12, Barcelona 14, Real 13, Paris Saint-Germain 12, Bayern 11, Borussia 9, Schalke 7, Inter 10, Juventus 12, Napoli 8, Eindhoven 8, Porto 8, Spartak 7, Boca 6 i Gremio również 6. Tutaj mamy karty limitowane. Była Legia, był Lech z naszych polskich. Tutaj jakie produkty. No i w sumie kart do zebrania mieliśmy 396 w albumie. Ok, to pokrótce, a teraz sobie rozegramy pojedynek. 6 saszetek. Ile mamy rodzajów saszetek? Raz, dwa, trzy. Trzy rodzaje saszetek. Więc może zaczniemy najpierw z tymi, gdzie jest najwięcej. Hummels, Milik i Koszta. Ciekawe, czy wpadnie jakaś rarka. I w pierwszej saszetce mamy Fernandinho, Manchester City. Z Juventusu Matuidi. Inter, Icardi. I mamy pierwsze logo.
Real Madryt. Bardzo ładne były te loga. Coś nowego, taka innowacja wtedy. Jak proporczyki. PSV Eindhoven, Bergwijn. Is Atletico Oblak. Teraz saszetka, gdzie mamy Douglasa Costę, Lozano i De Bruyne. Z Gremio Everton, Paris Saint-Germain Neymar, Bayern James Rodriguez i jest Barcelona Luis Suarez. Punkcik dla Messiego. Karim Benzema, fans favorite Real Madrid i karta Club and Country Multiple Costa i Koke. I trzeci rodzaj saszetki Modric, Royce i Icardi. Nie wiem, czy było więcej rodzajów, czy tylko te trzy. I co mamy tutaj? Real, Gareth Bale. Jest Barcelona, Sergi Roberto. Diego Costa, Atletico. Z Manchesteru City karta Fans. Tytuł zdobyli wcześniej. Borussia, Łukasz Piszczek i z Gremio Bruno Cortes. Czyli na razie zdecydowanie prowadzenie Barcelony. Boca, Golds, Paolo Golds. Spartak, Quincy Promes. Coś mamy tutaj sklejone. I ponownie Karim Benzema na fansie z Realu. I pięknie goldzik Kylian Mbappé. No to wpadło. Bardzo fajnie. I jest Napoli, Mario Rui. Pierwszy punkcik. I tutaj Paris Saint-Germain, Areola. Porto, Alex Tejesz. Z Borussii Christian Pulisic, który teraz gra w Milanie. Inter, D'Ambrosio. Boca, Reynoso. Z Borussii, Wolf, karta fans. I również rzadki bramkarz Iker Casillas z Porto. Buffon, Casillas i Szczęsny to były te trzy najrzadsze goldstopery. No i zostaje nam ostatnia saszetka. Mamy PSV Eindhoven, Gaston Pereiro. Napoli, Dries Mertens. Zawodnik, który jest na karcie limitowanej. Mamy remis 2-2. Atletico, Versaico. Spartak, Boketti. Logo Manchesteru City. I... wow, ale traf, moi kochani, udało się trafić rarkę. Mamy top mastera Kevina De Bruyne z Manchesteru City, a więc jest rzadka karta. No a jeżeli chodzi o wynik, to niestety nie ma rozstrzygnięcia. 2-2, Barcelona remisuje z Napoli. Także sami widzicie, bardzo fajny zestaw startowy, fajne karty, fajne limitki. Udało się trafić rarkę, więc jestem zadowolony. Dajcie znać, jak Wy to widzicie, jak Wam się podobał odcinek. Także ja dziękuję za oglądanie, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć!